tutaj? Tak. To dla Dzidzi damy słomkę. Słomka. Dobry nos, piękna. No i widzisz, Bartuś, super. Podkładamy. Nasza Fundacja Aniołki Pracy zajmuje się aktywizacją zawodową i sportową osób z niepełnosprawnościami. Zatrudniamy obecnie 5 osób z zespołem Downa, ale zaczynałyśmy już 3 lata temu. Zaczynałyśmy otwierając rikszę z kawą nad Zalewem Nowochódzkim. Fajnie, jakiś tam rysunek Picasso. Ja wyjdzie. Kartą, gotówką? Blikiem. Niestety osoby z niepełnosprawnościami są wykluczone na rynku pracy, więc ich największym marzeniem jest to, aby pracować, funkcjonować normalnie w społeczeństwie, a my jesteśmy tu po to, by te marzenia spełnić. Proszę bardzo. Dziękuję. Super jest, no. Pieniążkę. No, to teraz? Moja praca jest wspaniała. Najlepsza jest kawa, najlepsza. Mamy różne smaki, latte, cappuccino, espresso. Różne mamy tam, to bardzo dobre. My tutaj się zajmujemy się naleśnikami, to są najlepsze naleśniki na świecie. Atmosfera jest super, jestem bardzo zadowolona z tej pracy. To są najlepsze szefowe na świecie. Dla was robię. No, i ze smaczki. Podoba mi się pracy, że dobrze pracuję, zarabiam pieniądze na stojak, na mikrofon. Nie nudzę się wcale, jestem bardzo zadowolona, jestem aktywna, mam dużo zajęć. No, lesnik, dzwon! Pracownicy nie tylko pomagają nam przygotowywać pyszne posiłki, ale również jeżdżą z nami z dostawami. Także to też jest dla klientów coś nowego. Dziękuję. Proszę. Ser. Szczepionki. I ulotka. Dziękuję bardzo. Ulotkę jeszcze? Ulotkę. Szczepione. Burzatek. Mówisz, że dostawa jest? Czego życzysz? Dobrego jedzenia. I kupujcie dalej. Tak jest. Jesteście fajni, mili. Klienci mili są dla ciebie? Tak, mili. A trzeba się uśmiechać dla klientów. Trzeba się uśmiechać. Nie tylko pracą człowiek żyje, także organizujemy również zajęcia sportowe. 2, 1, 2. Od razu, super bartek. Po prostu plecy i wtedy. O właśnie. To podawać. Łamiemy takie stereotypy, bo nasi podopieczni trenują i boks, i crossfit. Lubię te zajęcia, bo to fajne. Lubię, żeby się ochudzać i żeby trochę spalił właśnie ducha. Robimy to dlatego, ponieważ chcemy pokazać, że osoba z niepełnosprawnościami niczym nie odbiega od osoby pełnosprawnej. Może tak samo pracować i być świetnym pracownikiem oraz może uprawiać takie dyscypliny sportu, które wydają się dosyć ciężkie, jak właśnie boks i crossfit, i świetnie sobie dawać radę. I my to udowadniamy naszymi działaniami. Macham. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w oddziale Muzeum Krakowa, Muzeum Nowej Huty. Witam serdecznie na otwarciu wystawy Trzepaki Reksio Atari. To jest wystawa, która pozwoli nam, proszę Państwa, z jednej strony pogrążyć się w taki
sentyment, ale jest to już także taka wystawa, która może pozwoli nam wyjść dalej nieco poza ten sentyment. Zadamy sobie takie pytanie, o czym wtedy marzyliśmy, co sobie obiecywaliśmy, kim chcieliśmy być, a kim dzisiaj jesteśmy. Nigdy nie jest za późno, żeby do tych marzeń, bo to jest wystawa złożona z marzeń, żeby do tych marzeń powrócić. Prace nad wystawą trwały długo. Rozpoczęliśmy pracę pod koniec 2022 roku. Ogłosiliśmy zbiórkę, w której apelowaliśmy do mieszkańców Krakowa, Nowej Huty, ale też do szerszej publiczności. Zachęcając do tego, żeby te osoby podzieliły się z nami wspomnieniami, pamiątkami z dzieciństwa, zabawkami. Było dość zaskakujące, że odpowiedziało na nasz apel ponad 50 osób. I właściwie od każdej z tych osób coś pokazujemy. Mamy też obiekty od różnych instytucji, między innymi naszych partnerów, czyli Fundacji Muzeum Komiksu, Muzeum Zabawek w Krakowie i Muzeum Elektroniki w Krakowie, ale też na przykład Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i to można zobaczyć na ścianie za mną, czyli między innymi oryginalne folie animacyjne z różnych seriali animowanych, czy też lalki filmowe, na przykład Misiuszatek albo Color Ball. Mam nadzieję, że na tej wystawie wiele osób znajdzie jakieś pamiątki, które przypomną im o ich dzieciństwie. Może znajdą akurat dokładnie te, którymi sami się bawili. Że będą mieli też możliwość pokazania młodszym osobom, dzisiejszym dzieciakom, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że odwiedzi nas wiele osób, które będą zwiedzać tą rodzinę właśnie międzypokoleniowo i znajdą zarówno te rzeczy, które się zmieniły od PRL-u do dzisiaj, ale też te, które są bardziej uniwersalne.